Weszłam dzisiaj do Polo i takie pięknoty były. I to jest niesamowite, bo wracałam z miasta gdzieś koło godziny 10 i jak weszłam do Polo, to słuchajcie, były ogromne dwie palety kwiatów. A tych szałwii, to było zatrzęsienie. Były szałwie i były takie jak warszawianki czy krakowianki, wiecie, jak się te kwiatki takie wysokie z dużymi płatkami. A potem jak poszłam do Polo po godzinie 15 chyba, to zostało dosłownie kilka sztuk z dwóch palet. Naprawdę. A te szałwie były po 8,99. Naprawdę dobre ceny na kwiatki mają w Polo. Aż jestem w szoku. One się teraz moczą, bo były lekko podsuszone. I wieczorem je wyjmę z tej wody. Wypiły strasznie dużo tej wody. Wyjmę je z tej wody, żeby tak sobie do jutra posiedziały. I jutro je wsadzę. Ale po prostu szałwia, słuchajcie, dla mnie szałwia. Kurczę, aż mogłam wziąć więcej. Ale one się rozrastają, więc na takim małym balkonie to nawet nie byłoby gdzie trzymać takiego wielkiego kwiata. Także jest szałwia. Jest szałwia, jest szałwia! Testuję mikrofon. I powiem wam, że jak już nauczyłam się wtykać te kabelki poprawnie, tak jak powinny być, to okazuje się, że mikrofon jest rewelacyjny, naprawdę. Nic nie buczy, nic nie huczy, ale to są tylko testy robione w domu, także jeszcze czeka nas test na dworzu, na balkonie, przy wietrze, sprawdza się rewelacyjnie, ale jeszcze wezmę go na dwór i tak, wiecie, dokładnie potestuję, dokładnie. Jest niedzielny poranek i to taki prawdziwy poranek, bo jest gdzieś około 9:00. A my z Larkunem jesteśmy w sklepie, chciałam powiedzieć, w lesie jesteśmy. Słuchajcie, bardzo was przepraszam za mój wygląd, ale specjalnie poszłam do lasu, bo mam na łbie odżywkę. Całą noc ją miałam i wcierkę w skórę mam i dlatego mam włosy związane. I idziemy sobie z Larkunem na poranny spacerek. Jest tak przepięknie. O Boże, i tak ptaszki śpiewają. Tutaj to nawet, wiecie, grzechem byłoby jakąś muzykę podłożyć. Bo nie wiem, czy wy słyszycie te wszystkie ptaszki, ale one śpiewają. Zastanawiam się, ile przyniesiemy kleszczyków. Bo pomimo tego, że Lara ma obrożę przeciwkleszczową i to wcale nie najtańszą, to powiem wam, że po każdym spacerze wyciągamy 5 kleszczy. Ja nie wiem, jak działają te obroże, ale normalnie chyba działają, ale nie na kleszcze. Przemek stwierdził ostatnio, że one chyba mają na naszą podświadomość działać, że mają nas wzbudzać w nas poczucie bezpieczeństwa, bo na psa to jakoś nie działa, to znaczy na kleszcze nie działa. A naprzeciwko mamy jeszcze ukwiecone drzewo. Patrzcie, jest jeszcze jedno ukwiecone. Te wszystkie nasze drzewka już straciły kwiatki, a to tutaj się trzyma. Mnóstwo już jest kwiatków, płatków na ziemi, na podłodze, chciałam powiedzieć. Ale tu jeszcze. Jeszcze jest ukwiecone. Panna młoda. Dobrze. Muszę zająć się tą gadziną, bo tutaj jej nie wiążę, bo my jesteśmy przy samym wyjściu z lasu. Tutaj wydaje się, że stoimy przed ścianą lasu, ale tam za chwilę już jest dwupasmówka. Także wybiegamy trochę Larkuna. Tutaj mówię, nie wiążę jej, żeby nie przeszkadzała żadnym zwierzakom, bo tutaj po prostu jest więcej ludzi niż zwierząt, kochani, także tutaj jej nie wiążę. Idę ją wybiegać i spadamy do domu robić śniadanie. Pięknej niedzieli wam życzę. Ja i Larkun. A tu jeszcze mamy, słuchajcie, dziki bez, czy dziki, nie dziki, no nie dziki czarny bez, tylko niebieski, fioletowy bez. Chodź, Larka! Zobaczcie. My urwałyśmy sobie dosłownie parę gałązeczek tutaj z samego dołu. One i tak już leżały na ziemi. Tyle tego jest, nikt tego nie zrywa.
Ale one, chciałam powiedzieć, że one przekwitają już, ale jeszcze nie, bo one jeszcze mają tutaj pączki nierozwinięte, także my to raczej takie rozwinięte już wzięłyśmy. Niech cieszą następne oczy. Nikt tego nie obrywa, a w sumie chyba powinno się obrywać te kwiatostany, żeby w następnym roku było ich więcej. Nie wiem, może ja coś źle mówię, ale tak mi się wydaje, że kwiatki trzeba obrywać, żeby zmuszać do pracy w następnym roku. Może się mylę, bo znawcą nie jestem, ale nieważne, jest pięknie. Nie widać. Psia toaleta antykleszczowa. Sama sobie robisz toaletę antykleszczową? Już wyjęłyśmy po drodze z pięć, Przemek w domu jeszcze jednego. I powiedzcie mi, do czego ta obroża jest potrzebna, bo ja zupełnie tego nie rozumiem. Mówcie, co chcecie, ale kawa po takim długim, leśnym spacerze i to jeszcze zakończonym takim mokradłem na łbie, bo jest tak mokro, tyle wody spada, słuchajcie, z drzew, że nie ma nic lepszego niż kawa po takim długim spacerze. Oh. Rozpocznijmy tak dzień. Cudowny jest. O, a tam chłopaki już, słuchajcie, w niedzielę robią kran, naprawiają. Jak to dobrze jest mieć własnego, prywatnego hydraulika. I takie coś. Teraz będziemy układać w wazonie. Jajka się gotują i robimy niedzielne śniadanko. Słuchajcie, prace z rolerem trwają. I to powiem Wam, że na tyle się mobilizuje. Oczywiście na razie, wcale nie mówię, że będzie tak zawsze. Mobilizuję się na tyle, że robię ten masaż 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Wstaję 5 minut wcześniej, żeby zrobić masaż twarzy. Nie wiem. No, nawiedzona jestem. Tak mi się to urządzenie spodobało. Jest takie piękne. To jest czysta przyjemność z używania go, chociażby właśnie ze względu na to, jakie jest piękne. Także w tej chwili mam. Dziękuję Kamilowi z kanału Spokojnie, to tylko ja. Wysłałeś dzisiaj mi, kochany, komentarz pod tytułem, że, znaczy pod tytułem, komentarz mówiący o tym, że z olejem arganowym, więc olej arganowy mam na twarzy, bo ja olej arganowy dodaję sobie do kremów, więc olej arganowy mam na twarzy w tej chwili. Już się bardzo dobrze wchłonął. Już niewiele go zostało. Guasza robię sobie wieczorem, dlatego że guasza niestety albo stety pozostawia trwały ślad w postaci zaczerwienionej skóry, bo to jest dużo mocniejszy masaż. Tak jak Batko pisałaś do mnie, guasza ma boleć i mają widać, znaczy boleć, bez przesady. Więc rano tylko roller, a wieczorem roller plus guasza. I zobaczymy po miesiącu, jak bardzo moje oblicze się poprawi. A na głowie mam w tej chwili Anwen maskę emolientową, żeby je dociążyć. No i dobra. Pochodzę sobie jeszcze trochę w masce. Nałożę do końca pielęgnację, chociaż nie wiem, co tu jeszcze nakładać, jak już tak bogaty olejek arganowy. Nie, już chyba nic nie dołożę, bo ona jest pięknie nawilżona. Także idę z chłopakami posiedzieć, bo Gaba jest 12 chyba z groszami. Gaba dopiero wstała i je śniadanie. Ja już jestem po długim spacerze w lesie z Larą, co widzieliście. No i dobra, idę w życie, bo zaraz trzeba znowu do garów i kotlety smażyć, także do zobaczenia.